Witajcie! W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy sobie o Marsie, bardzo niegościnnej planecie. O planecie, na której prawie nie ma atmosfery, a ciśnienie jest tak niskie, że woda nie może istnieć w stanie ciekłym. Wiatr powoduje burze piaskowe wijące z prędkością do 400 km na godzinę, a obejmują one często całą planetę. Nie ma pola magnetycznego chroniącego życie przed zabójczym promieniowaniem słonecznym. A jednak my ludzie wybieramy się tam. Myślimy o Marsie, marzymy o nim i śmiało planujemy się tam osiedlić. Czy będzie to możliwe? W tym odcinku opowiemy sobie o dotychczasowych osiągnięciach ludzkości w drodze do podboju Marsa, w drodze do się gatunkiem międzyplanetarnym. Mars był do tej pory dość pechowy w historii eksploracji kosmosu. Około połowy wszystkich misji nie zostało zakończonych powodzeniem. Uległy awarii przed ukończeniem lub nawet w początkowym etapie lotu. Pierwszego udanego przelotu w pobliżu Marsa dokonał w 1964 roku Mariner 4. Amerykańska sonda kosmiczna wystrzelona 28 listopada 1964 roku w ramach programu Mariner, która dokonała pierwszego przelotu w niewielkiej odległości około 8700 km od Marsa i przesłała pierwsze w historii zdjęcia innej planety wykonane z głębi przestrzeni kosmicznej. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze zdjęcia Marsa. Mariner 4 opracowany został z myślą o przeprowadzeniu naukowych obserwacji Marsa i transmisji ich wyników na Ziemię. Zaopatrzony w kamerę oraz inne instrumenty naukowe, badał przestrzeń, którą przebył w kierunku Marsa oraz samą planetę. Łączność ze statkiem zakończono 21 grudnia 1967 roku. Pierwszego udanego lądowania na powierzchni dokonała sowiecka sonda Mars 3 z programu Mars, wyniesiona w 1971 roku. Ale kontakt z nią został utracony w przeciągu 20 sekund po lądowaniu. Orbiter Mars 3 miał za zadanie fotografować Marsa z orbity, przeprowadzić badania atmosfery Marsa oraz temperatury gruntu, a także obserwacje topograficzne, monitorowanie wiatru słonecznego, badania międzyplanetarnego i marsjańskiego pola magnetycznego oraz służył jako satelita komunikacyjny pomiędzy lądownikiem a kontrolą na Ziemi. W 1975 roku NASA wysłała sondy programu Viking który składał się z dwóch orbiterów wyposażonych w lądowniki Viking 1 i Viking 2, które pomyślnie wylądowały na planecie w 1976 roku. Viking 1 po wystrzeleniu przy pomocy rakiety i dziesięciomiesięcznym locie w kierunku Czerwonej Planety zaczął przekazywać zdjęcia planety na 5 dni przed wejściem na orbitę, którą osiągnął 19 czerwca 1976 roku. Lądowanie na Marsie, planowane początkowo na 4 lipca, opóźniono ze względu na wykrycie nierówności terenu do czasu znalezienia bezpiecznego miejsca. 20 lipca lądownik Viking 1 oddzielił się od orbitera i wylądował bezpiecznie na powierzchni czerwonej planety. Transmisja pierwszych zdjęć z powierzchni nastąpiła 25 sekund po lądowaniu. Wszystkie zaplanowane eksperymenty zostały wykonane. Viking 2, druga sonda z programu Wiking, wystrzelona 9 września 1975 roku, weszła na orbitę około marsjańską 7 sierpnia 1976 roku, a jej człon lądujący dotarł na powierzchnię planety 3 września 1976 roku. Sondy składały się z dwóch modułów, orbitera i lądownika. Głównymi zadaniami orbiterów było dostarczenie lądownika na Marsa, wykonanie obserwacji powierzchni planety w celu ustalenia miejsca lądowania dla lądownika, pośredniczenie w komunikacji lądownika z Ziemią oraz przeprowadzenie własnych badań naukowych, m.in. wykonanie zdjęć powierzchni, poszukiwanie wody, pomiary temperatur oraz badanie pola grawitacyjnego Marsa. Zadania lądowników to przeprowadzenie szeregu badań meteorologicznych, sejsmologicznych, badanie składu chemicznego, właściwości magnetycznych i fizycznych marsjańskiej atmosfery i powierzchni, w tym również próbek gruntu, wykonanie serii eksperymentów dotyczących sprawdzenia możliwości przebiegu fotosyntezy, występowania metabolizmu oraz występowania gazów będących próbą weryfikacji hipotezy występowania życia organicznego na Marsie. Wykonanie zdjęć z miejsca lądowania powierzchni planety, atmosfery księżyców słońca oraz samego lądownika i jego aparatury. Misja podobnie jak siostrzana misja Viking 1 zakończyła się pełnym sukcesem. Kolejną misją była misja NASA Mars Pathfinder. Sonda składała się z trzech części: modułu przelotowego, lądownika i łazika, sześciokołowego pojazdu o nazwie Sojourner. Był to trzeci amerykański lądownik marsjański. Łazik natomiast był pierwszym w historii pojazdem sterowanym z Ziemi poruszającym się po powierzchni innej planety. Przejechał łącznie około 100 metrów. Pathfinder przesłał 16 500 zdjęć z lądownika i 550 zdjęć z Łazika. Dokonał także 15 analiz chemicznych skał i zebrał wiele informacji o czynnikach pogodowych panujących na czerwonej planecie. Kolejną sondą NASA, która wylądowała na Marsie, był lądownik Phoenix który dotarł w okolice północnej czapy Polarnej Planety 25 maja 2008 roku. Lądownik miał ramię długości 2,5 metra, zdolne wkopać się na metr w marsjański grunt oraz mikroskopową kamerę o rozdzielczości 1 tysięcznej grubości ludzkiego włosa. 15 czerwca 2008 roku kamery lądownika przekazały obraz jasnej substancji w miejscu lądowania, którą zidentyfikowano jako lód wodny. Phoenix spełnił swoje główne zadanie. Wykazał istnienie wody w próbce gleby oraz udowodnił istnienie dużej ilości lodu wodnego tuż pod powierzchnią gruntu. W 2001 roku misję rozpoczął orbiter NASA 2001 Mars Odyssey. Wchodzący w skład wyposażenia sondy spektrometr promieniowania gamma wykrył znaczne ilości wodoru w górnej warstwie regolitu na Marsie. Uważa się, że wodór ten jest związany w postaci cząstek wody tworzących wieloletnio zmarzlinę. Główną misją Odyssey jest poszukiwanie śladów wody i lodu wodnego na i pod powierzchnią Marsa oraz badanie aktywności wulkanicznej. Statek kontynuował badania naukowe oraz utrzymywał łączność między Ziemią a łazikami Opportunity i Curiosity. W 2003 roku NASA rozpoczęła program Mars Exploration Rover składający się z dwóch łazików o nazwach Spirit i Opportunity. Obydwie sondy pomyślnie wylądowały w styczniu 2004 roku i osiągnęły lub przekroczyły wszystkie podstawowe cele misji. Do najważniejszych wyników naukowych należy znalezienie dowodów, że woda istniała na powierzchni Marsa w przeszłości i to w obydwu miejscach lądowań. Wiry marsjańskiego pyłu i wiatr sporadycznie oczyszczały panele słoneczne obu łazików, tym samym zwiększając ich żywotność. Łazik „Spirit” utracił mobilność w 2009 roku, a w marcu 2010 ostatecznie stracono z nim kontakt. Opportunity, po przebadaniu odsłonięć warstw geologicznych w mniejszych kraterach, dotarł w sierpniu 2011 roku do dużego krateru Endeavour, gdzie przeprowadził dalsze badania. Na koniec, szczególnie ważna dla mnie misja Mars Science Laboratory ważna dla mnie, dlatego że z wypiekami na twarzy śledziłem jej przebieg od samego początku od startu poprzez lądowanie do pierwszych zdjęć i wyników badań. Misja rozpoczęła się 26 listopada 2011 roku wystrzeleniem sondy kosmicznej przy użyciu rakiety Atlas V Scape Canaveral. Lądowanie na Marsie nastąpiło 6 sierpnia 2012 roku wewnątrz krateru Gale. Łazi Curiosity jest zautomatyzowanym i autonomicznym laboratorium naukowo-badawczym, wysłanym w celu oceny możliwości występowania potencjalnych warunków do utrzymania życia w przeszłości, zbadania możliwości utrzymania się życia organicznego na marsie, wykonania pomiarów meteorologicznych, poszukiwania pierwiastków biogennych, badania stopnia wilgotności gleby oraz poszukiwania wody i związków mineralnych z nieozwiązanych, przeprowadzenia pomiarów widma wysokoenergetycznego promieniowania naturalnego. Z badania składu skał i gleby oraz określenia charakterystyki możliwych cyklów hydrologicznych na badanej planecie. Każda kolejna misja to nowe wyzwania, nowe technologie. Każda kolejna misja rozwija naszą wiedzę o wszechświecie i o Marsie. Nowe technologie pozwalają na coraz lepszą komunikację międzyplanetarną, coraz szybszą i bezpieczniejszą podróż oraz większe i doskonalsze łaziki. Każda kolejna misja przybliża nas do osiągnięcia wielkiego marzenia o podboju Marsa. Zobaczcie, jak rozwijały się kolejne łaziki od lewej: Pathfinder, Spirit i największy Curiosity. Zwieńczeniem tych wieloletnich starań i licznych i coraz bardziej zaawansowanych misji będzie w końcu mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości krok na Marsie. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału w oczekiwaniu na kolejny odcinek, w którym opowiemy sobie o planach podboju Marsa i załogowej misji na Marsa. Cześć!